Konrada, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Tak, wierzę. Konrada, czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla Twojego zbawienia? Tak, wierzę. Na podstawie Twojej wiary oraz na polecenie Pana Jezusa Chrystusa do Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pytania. Lena, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Tak. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla Twojego zbawienia? Na podstawie Twojej wiary oraz na polecenie Pana Jezusa Chrystusa chcę Ci w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Kacper, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Tak, wierzę. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za Twoje grzechy i zmartwychwstał, abyś miał życie wieczne? Tak, wierzę. Kacper, na polecenie Pana Jezusa Chrystusa oraz na podstawie Twojej wiary ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Który chłopak? Piotrek, tak? Rzuka jak znalazł. Zegarek, Piotrek. Zegarek jest przygotowany. Piotrek, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Tak, wierzę. Czy wierzysz, że zmartwychwstał po tym, jak umarł na krzyżu za Twoje grzechy? Tak, wierzę. Piotrek, na podstawie Twojej wiary oraz na polecenie Pana Jezusa chrzczę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mikołaj, zapraszam. Woda jest tu żyć. A Jezus powiedział, że woda tu życie. Na krzyżu i zmartwychwstał za Twoje grzechy, abyś Ty mógł mieć życie wieczne? Tak, wierzę. Mikołaj, na polecenie Pana Jezusa Chrystusa oraz na podstawie Twojej wiary ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.